Witam wszystkich serdecznie na moim kanale, z tej strony Salamander. Dzisiaj mamy poniedziałek, zaczął nam się nowy tydzień, jeżeli chodzi o Match Day. W tym tygodniu mamy tak zwane El Clasico. El Clasico, czyli Real kontra Barcelona, dokładnie. Znowu mamy powtórkę tego wielkiego wydarzenia, czyli można powiedzieć, że praktycznie półmetek sezonu jest za nami, co też można stwierdzić poprzez dodanie PESA Lite do tych rozgrywek, bodajże od zeszłego tygodnia, wtorku chyba można grać już w PESA Lite, przez co nagle z 25 czy 6 tysięcy ludzi grających w tą edycję zrobiło się 56 tysięcy, więc to jest bardzo duży skok. Jestem zadowolony, bo nareszcie na PC-cie będzie z kim grać, nie będzie tak już długo wyszukiwało, ale mam też pewne obawy w postaci fałszywych cheaterów, którzy będą uciekali podczas meczów i w ten sposób będziemy tracić nasz cenny czas włożony w tą edycję. O dziwo, czemu mówię o dziwo, bo po raz pierwszy i podejrzewam, że pewnie już nie ostatnie, tylko tak będzie cały czas i będziemy nadal mieli ten podział na Collector's Box od poniedziałku do czwartku, czyli poniedziałek, wtorek, środę będziemy mieli Collector's Box z możliwością losowania za Game Points, a od czwartku do niedzieli, czyli czwartek, piątek, sobotę, niedzielę będziemy mieli drugi Collector's Box z możliwością losowania tylko i wyłącznie za 100 MyClub Coinsów. Co się zmieniło? Zmieniło się to i to podejrzewam, że pewnie jest kwestia tutaj wersji light. Możliwość losowania legend. Legendy, które no wszyscy byliśmy niezadowoleni, mający pełną wersję, że musimy losować za 100 MyClub Coinsów, żeby mieć jakąś szansę wylosowania czarnej piłki, jakieś legendy. No i to nas bardzo rozczarowywało, jeżeli chodzi o początek gry. Słuchajcie, mamy 30 piłek czarnych, 90 złotych, 180 srebrnych, czyli jakieś około 5,5-6% szans trafienia czarnej piłki. Jakich mamy tutaj zawodników w tym Collector's Box, jeżeli chodzi o legendy? Mamy tutaj Batistutę, mamy Roberto Carlosa, mamy Salasa i Zamorano. Tych dwóch zawodników chyba nie było w edycji, gdzie było losowanie za 100 MyClub Coinsów. Jest to całkiem fajny Collector's Box, nie powiem, że nie, no bo mamy Vidala, mamy Marcelo, mamy Jordi Albe, Varana, Saula, Krosa, Ter Stegena, Bale'a, no to są takie naprawdę konkretne nazwiska. Dembele, Umtiti, Casemiro, Carvajal, Jimenez, Fekir, Leglenc, De Jong, który jest świetnym zawodnikiem. No ze złotych piłek, no to tutaj mamy Comona, Gnabry'ego, Areole, Brandta, Pavarda, Partey'a też jest fajnie, ładnie się spisuje. Arturem nie miałem okazji zagrać, więc nie jestem w stanie się nic wypowiedzieć na jego temat. Natomiast tych trzech, czterech, panu Sergio Roberto, Malcolm, Asensio i Pavon, no to jak najbardziej jestem za. Jovic też jest niesamowitym tutaj, Golovin, Tah, Eder Militao, no jest tutaj parę takich ciekawych nazwisk, jest Nacho, jest Kondogbia, jest tutaj, kogo mamy, Mendiego jeszcze, mamy Nelsona Semedo, Rubeno Diasa, Ketire, mamy Havertza, mamy Baleja, mamy Sancho, no jest tutaj, warto tutaj coś polosować, spróbować coś zdobyć z tego Collector's Boxa, jeżeli chodzi o mnie, ja właśnie polecam tutaj tych zawodników, Dembele, mamy Odriozole, Szalowa, Viniciusa, co, kto tutaj jeszcze dalej jest,
Jeszcze kogo tutaj, Juniora Firpo też bym polecił, Toussarta też bym, Bambę też jak najbardziej z poprzedniej edycji dobrze się spisywał, nie wiem jak w tej jest. No i mamy tutaj już tylko srebrne piłki, jest ich dosyć sporo, nie będę się na ich temat rozdrabniał. Natomiast co mamy w Collector's Box? Jak wejdziecie w dzisiejszym dniu do PES-a wskoczycie, no to mamy tutaj tak zwany dwa prezenty dostaliśmy. Dostaliśmy dwa prezenty. Jeden to jest możliwość wylosowania gwarantowanej legendy. I to też zdecydowanie według mnie jest podyktowane pod graczy wersji Lite, ze względu na to, że my już mamy potężne składy. Tak więc dla nas to te legendy są niezbędne. No co jest fajnego? Jest fajnego ten Ronaldinho, tak jak widzicie, i Patrick Vieira dobrym trafem by był dla mnie i bardzo bym się z nich cieszył. Natomiast jest jeszcze do wylosowania z Beckham, Nedved oraz Kane. Jeżeli chodzi o tutaj mamy taki fajny collector's box, który nam się pojawił. Jest to prezent, który Konami jakby dało nam za w tym tygodniu możliwość wylosowania dwóch zawodników z Mallorca. To jest bodajże chyba nowy właśnie klub partnerski. Tak jak widzicie, tutaj mamy dwie możliwości, dwa razy tylko zalosowanie. Tych zawodników jest sześciu, którzy reprezentują ten klub. Co ja mogę powiedzieć? No to są bardziej tutaj for fun do przerobienia i przemielenia na trenerów niż używanie tych zawodników, jak dla mnie. Czemu nie? No czemu nie? Czemu nie? No fajnie. Proszę bardzo, zacznijmy losowanie. Nie spodziewajmy się tutaj nadzwyczajnych rzeczy. Co ja mogę powiedzieć na temat tego? No jestem taki. Nie będę mówił wow, tak? Bo to trochę się mija z celem, jeżeli chodzi o tego PES-a. No ale no nie powiecie mi, że. A, bo tu jest Collector's Box i to jest. Czyli w tych wszystkich chyba zawodników będziemy mogli wylosować. Ja rozumiem. Bo to ja myślałem, że to chyba tylko dwóch zawodników możemy wylosować. No tak, na to wychodzi. No tak, czyli mamy możliwość wylosowania tych wszystkich zawodników, którzy są tak jakby głównymi zawodnikami do losowania. No to trochę zdziwiony jestem, myślałem, że tylko dwóch zawodników. A to widać, że wszyscy zawodnicy są do naszego klubu. Pytanie, do czego będą oni nam potrzebni, bo na pewno nie warto ich od razu przemielać na trenerów. Na samym początku sobie ich zostawić, bo może Konami wpadnie na świetny pomysł, że stworzy z nimi jakiś event albo coś w tym stylu. Więc może Konami pod tym względem się rozwija, jeżeli chodzi o tą edycję. Na pewno sobie ich zatrzymamy. No i tak jak widzicie, tak jak mówiłem, był Special Agent w tym tygodniu. Club Selection, no to mamy Barcelonę, Real Madryt, no i tutaj oczywiście tą Mallorcę. I za poprzedni tydzień była możliwość wygrania czarnej piłki. To jest dla tych właśnie graczy, którzy dopiero co zakupili, ściągnęli wersję Lite. To jest wersja tutaj. Najpierw sobie przejdźmy do tego losowania, tutaj tej czarnej piłki. Jestem ciekaw, co wypadnie. No, mi najbardziej zależy, kto to tutaj na Rojsie, na. Ktoś z włoskiej ligi. Ojej, kto to będzie? O Boże, jeszcze z tego. Cellini chyba. Nie, Boże, Bonucci. Tak. No, akurat mi jest chyba niepotrzebny, jego już mam, więc pewnie przerobię go na trenera.
znając życie. Natomiast kogo tutaj mamy? Jak mówiłem, jak zalogujecie się i wejdziecie do swojej skrzynki z PES-a, to zobaczycie takiego właśnie darmowego agenta dla was, żeby wylosować gwarantowaną ikonę. No kogo tutaj mamy? Mamy Kana, mamy Ronaldinho, mamy Vieirę, mamy Nedveda, mamy Beckhama. Beckham, co ja mogę powiedzieć na jego temat? Tutaj jak najbardziej Beckham. Stałe fragmenty gry, świetne podania. Jego minusem? No właściwie praktycznie nie ma minusów. On jest idealny, no. Jest najlepszy do wykonywania właśnie stałych fragmentów gry. Rożne, rzuty wolne. Lepszego nie można znaleźć. To jest ta edycja, bodajże to jest ten Beckham, który jest moi drodzy, słuchajcie, z Manchesteru United. Mamy tutaj Nedveda. Nie jest jakimś nadzwyczajnym graczem, który po prostu zrobi dużą różnicę w grze, ale jest takim zawodnikiem, który no na pewno będzie robił różnicę na boisku, jeżeli macie początkowy skład dla właśnie PESA Lite, to jak najbardziej tutaj zawodnik fajny, żeby zboostować swoją drużynę. Jego atuty, stamina. Jego minusy, słaby kontakt fizyczny i balans, ale po wyboostowaniu, no to wtedy robi się niezły kocur. Następny w kolejce jest Patrick Vieira. Patrick Vieira na początku wygląda średnio, ale uwierzcie mi, na 29 levelu on po prostu staje się bestią, która mając styl gry The Destroyer na DMF-ie robi swoje i robi naprawdę dużą różnicę w grze. Jako DMF, co jest dla niego ważne, ma Fighting Spirit, Interception i Man Marking, no i heading oczywiście, co jest na DMF-a z trybem Destroyer, coś idealnego. Wszystkie statystyki, które mają 80 na levelu pierwszym, to będą zielonymi statystykami powyżej 80, równe 85 albo powyżej. Więc no wow, zrobi się naprawdę wtedy z niego niezły kocur i jak trafiam na niego w grze, to jestem dosyć niezadowolony, bo on naprawdę gasi wiele moich ataków. Ronaldinho Gaucho. Tutaj jest, proszę państwa, coś niesamowitego, gracz idealny. 28 leveli, to jest ta edycja, to jest ten z etapu, kiedy on grał w FC Barcelonie. No jest tak naprawdę napastnikiem, pomocnikiem ofensywnym kompletnym. No, ja jedynie tylko bym zmienił jego styl gry z Classic Number 10 na Hall Player i on po prostu by robił rzeźnie na ataku i przed polem karnym na MF-ie. No, on i tak już jest nie do zatrzymania i niesamowite rzeczy robi, a byłby jeszcze większym kotem. No i następny, który tutaj jest w kolejce, to jest Oliver Kahn. Świetna legenda, bardzo ładne statystyki jak na bramkarza. Dla mnie jego minusem defensive goalkeeper. Natomiast reszta to tutaj nie mam się do czego przyczepić. Może dałbym mu większy jump, bo przez to będzie tak, że słabo będzie wyskakiwał w obronie do piłek, no i oczywiście w górę, jeżeli chodzi o złapanie piłki nad zawodnikami, czyli będzie bardziej je wybijał piąską gdzieś w pole, niż łapał te piłki w ręce. Tak więc tak to wygląda, jeżeli chodzi o te legendy. Przejdźmy sobie do losowania tych legend. Kogo tutaj trafimy? No, dowiemy się za chwilę. No, ta animacja legendy nie zmieniła się w stosunku do zeszłego roku, ale bardzo, bardzo piękna, bardzo mi się podoba. Mamy.
Mamy Nedveda, tak. Mamy Nedveda. Paweł Niedwied. Niedwied. Czy ty mi się, chłopaku, przydasz? No nie, tak naprawdę. Uzupełnisz tylko ławkę rezerwowych moich tutaj legend, którą mam. Nic więcej. Natomiast tutaj mamy już kolejne. Collector's boxy, special agenty. Słuchajcie, no co ja mam powiedzieć? No nie będę się rozdrabniał, bo to są ci sami zawodnicy, którzy byli za pierwszym razem bodajże w tym starciu. Oni już było ich dosyć często. Kogo mogę polecić? De Jong, Jordi Alba, Ter Stegen, Griezmann, Busquets, Piqué, Suarez i Messi. Ich wszystkich mogę polecić. Nie oszukujmy się, to są świetni zawodnicy. Messi, świetny dribbler, umie się przedostać przez pole. Jego jedyną wadą to jest kontakt fizyczny na dosyć niskim poziomie, przez co trochę go dyskwalifikuje. Luis Suarez, nie miałem szansy nim zagrać, jeżeli chodzi o napastnika, jeszcze nie używałem go, ale no jest chłopak naprawdę przepotężnym napastnikiem, wartym pochylenia się nad nim i zagrania nim paru meczy. Jego minusem stamina. Pique, Grubcio, nasz kochany Grubcio, co ja mogę powiedzieć? Brakuje mu prędkości, tak? Brakuje mu prędkości, mógłby mieć lepsze przyspieszenie. Reszta jest ok, jest naprawdę ok. Umie się ustawić w tej obronie, umie zabrać tą piłkę, agresję mógłby mieć trochę wyższą, ale po wylewelowaniu go daje radę. Natomiast Busquets, uwierzcie mi, że jego podstawowa wersja normalna jest taka średnia, ale ta robi naprawdę dużą różnicę. Robi różnicę, ponieważ no, dzięki swojej umiejętności jak Fighting Spirit Interception, to powoduje, że razem z stylem gry Anchorman jest taki, że on się ustawia, gdzieś wystawia tą nogę i zgarnia tą piłkę, przecina te podania i na dodatek ma idealne, bardzo wysokie podania po ziemi, no i podania wysokie. Jego minusem prędkość. To mogę nazwać jego minusem, ale uwierzcie mi, że jeżeli wylewelujecie go do 20 levelu, to nie będzie aż tak bardzo odczuwalna ta prędkość, niska ta prędkość. Griezmana mam zwykłego, wylewelowanego na maksa, 94 overall. Jak go trafię, to będę i zadowolony, i wściekły, no bo już mam tego Griezmana, więc po co mi następny? Ale za to wściekły, no bo tak jak mówię, już mam, ale zadowolony, no bo to jest ten lepsza wersja Griezmana, a on, jego podstawowa wersja już robi naprawdę dużą różnicę. Wszystkie statystyki, które są na overall 80, staną się zielonymi statystykami powyżej 85 bądź na równi. Ter Stegen. Czasami robi głupie błędy. Nie jest to zły goalkeeper, no bo naprawdę statystyki ma bardzo ładne i świetnie to tutaj wygląda. Bodajże chyba tylko ta jedna statystyka, która jest na 96 oceniona, ona będzie maksymalnie 98. Reszta statystyk 99 goalkeeperskich. Tylko no, czasami robi jakieś głupie takie wybicia. Mam wrażenie, że czegoś mu czasami brakuje. Jakieś takie głupie błędy robi. Chyba że po prostu tak to się dzieje u mnie. Jordi Alaba, no jego mam wylosowanego już tą wersję. Jestem z niego zadowolony. Parę razy nim grałem. Zawodnik szybki, zwinny, potrafiący się odnaleźć zarówno w obronie, jak i w ataku. Ładnie wraca, ładnie wychodzi do przodu. Nie zostawia takiej dziury po sobie, więc jak najbardziej mogę go polecić. De Jonga, zwykła wersja, już praktycznie wybustowano na maksa.
robi naprawdę dużą różnicę w grze, a ta wersja, jakbym go trafił, no to już jest przekocur i rzeźnik totalny. Praktycznie jego wszystkie czerwone statystyki robią się pomarańczowe, pomarańczowe robią się zielone, a zielone robią się takie ciemnozielone, przez co no on overallowo idzie chyba na 96, 97. Naprawdę dużo podskakuje do góry, bo no, jego wersja zwykła jest 85, a podskoczyła mi już na 93, a jeszcze mam chyba tam 5 leveli do wbicia, więc no będzie robił różnicę. Zobaczmy, co nam tu wypadnie. Mamy 3 losowania. Tak naprawdę Suarez byłby fajnym trafem. De Jong. Suarez, De Jong. Mamy Busquetsa chyba. Tak, Busquetsa. Będzie dobrym trafem. Nie powiem nie. Nie powiem nie. Co nam drugie wypadnie? Najgorsze to jest, jak macie te losowania i na przykład wypada wam trzech takich samych i trzech z drugiej strony takich samych. Znowu Busquets. I właśnie tego nie lubię. O. I to jest ta sytuacja, kiedy wy chcecie tutaj mieć tych trzech różnych zawodników, żeby zdobywać te 1000, tego trenera 1000 experience points. A gra po prostu wrzuca wam nogi pod kłody, znaczy nogi pod kłody. Znowu to samo mi się przeinacza. Rzuca wam kłody pod nogi i powoduje, że wylosowujecie 3 razy tego samego zawodnika. Zobaczmy, kto będzie. Pewnie goalkeeper. A nie, nie goalkeeper. Kto to nam wypadł? Suarez. O, no proszę. Okej. Luis Suarez. Jestem za. Luis. Luis Suarez. Jeszcze on ma formę A. No to chyba dołączy do naszego składu jak najbardziej. Jego zrobię jako trenera. Natomiast druga drużyna, którą mamy tutaj do wylosowania, oczywiście 100% szans trafienia czarnej piłki. Tutaj mamy tak: Sergio Ramos, Karim Benzema, Toni Kroos, Thibaut Courtois, Marcelo, Gareth Bale, Galareta Bale, Valverde i James Rodriguez. Valverde tutaj obiecujący gracz, jak najbardziej jego wylosowanie jest tutaj dobrym trafem, szczególnie ta wersja. 41 leveli do góry. Tak więc wszystko, co jest kolorystycznie, idzie jeden kolor do góry, robi nam się overall około 95, 96 nawet bym powiedział. James Rodriguez, tutaj fajny AMF, ma dobre te statystyki, bo nie powiem, że nie. Jego minusem stamina i słabe tempo, ale po wylewelowaniu na 23 level, no to już się urobi tak dosyć ciekawie. Galareta Bale, zawodnik, który jest naprawdę niedoceniany i który robi różnicę w grze. Wylosowanie jego, bardzo fajna sprawa. Natomiast no czy aż tak bardzo można być niezadowolonym z jego wylosowania? No nie, no bo niby on ma słabe te statystyki, słaby overall mu się robi, jeżeli go ustawimy na RMF-ie albo LMF-ie. Natomiast no, po wyboostowaniu go to jest naprawdę fajny zawodnik. Jego minus stamina. Znowu kolejny zawodnik z Realu, którego minusem jest stamina. Marcelo. Tego Marcelo mam. Jestem z niego zadowolony. Już nawet go wytrenowałem, żeby i z lewej, i z prawej obrony mógł dobrze grać, żeby się nie gubił na tej prawej obronie. Mam go już trochę podbustowanego.
Kolejny zawodnik z Realu, którego minusem jest stamina. No, to są zawodnicy, no niestety, ten Real bez tego Ronaldo jest tragiczny i tutaj już nie ma tego efektu wow, jeżeli chodzi o tą drużynę. Zresztą, co widać też na prawdziwych boiskach i to jest katastrofa. Nie udało się Zidanowi wypełnić tej dziury po nim. Natomiast wracając tutaj do Marcelo, jak najbardziej fajny zawodnik, który lubi bardziej grać ofensywnie niż defensywnie, czyli będzie nam niestety tworzył tą dziurę w obronie i średnio będzie to wyglądało, ale jak najbardziej jego jestem w stanie polecić i dobrze się nawet sprawuje w tej obronie, jeżeli tam zostaje. Więc jak ustawimy na niego defensive w Advanced Tactics, to wtedy będzie robił nam robotę. Natomiast tutaj Thibaut Courtois, nim nie miałem jeszcze okazji zagrać, nie wiem jak się spisuje na bramce, ale słyszałem, że no niestety jest taki sam jak na prawdziwym boisku, czyli broni kiepsko w tym sezonie. Broni kiepsko w tym sezonie, nie idzie mu to, te przenosiny z Chelsea do Realu mu nie służą i niestety wygląda to tragicznie. Natomiast tutaj mamy jeszcze trzech zawodników. Mamy Tonego Kroosa, którego mam i mam wyboostowanego. Chłopak robi różnicę i uwierzcie mi, że grając z nim na DMF-ie powodujecie, że on po prostu idealnie znajduje zawodników. Potrafi podać taką piłę praktycznie spod naszego pola karnego, pod pole karne przeciwnika do naszego napastnika, także ominie praktycznie wszystkich zawodników po drodze i od razu możecie strzelać na bramkę. Więc jego polecam, jestem z niego zadowolony. Pomimo, iż ta stamina jest tylko 84, to po wylewelowaniu go na 21 level jest w sztos, jest kozak. Karim Benzema, francuski napastnik niedoceniany w tej grze. Uwierzcie mi, robi różnicę i pomimo, iż Suarez jest 94 oceniony, to on się lepiej odnajduje w tym silniku niż Suarez. Jak dla mnie. Jego minusem znowu to samo, co w każdym, przy każdym zawodniku Realu, czyli stamina. To jest ten minus, którego niestety nie jesteśmy w stanie przeskoczyć. Reszta jestem na plus, trochę mógłby być szybszy, mógłby ten speed być szybki, szybszy, większy, ale nie ma też co wymagać za dużo, bo wszystkiego nie można mieć. No i przechodzimy tutaj oczywiście do ostatniej rodzynki. To jest Sergio Ramos. No, w tym tygodniu, jak udało wam się wylosować Varana i jeszcze plus do tego pana, no to macie obronę praktycznie kompletną. Tamten jest szybki i silny fizycznie. Ten jest natomiast silny fizycznie i umie strzelać bramki. Więc nie mam nic do dodania, jeżeli chodzi o taką obronę i robi naprawdę dużą różnicę. 21 level maksymalnie do osiągnięcia. Fajny traf na start dla zawodników z wersją PS Lite. Tak więc przejdźmy do losowania tutaj tej piłki. Przepraszam Was niestety za ten brak profesjonalizmu, ale młody wrócił ze szkoły.
Znaczy ze szkoły, od dziadków z góry. Jak widzicie, trafiliśmy Karima Benzemę. Bardzo fajny traf. Nie narzekam, jestem zadowolony. Przynajmniej mamy już trzech różnych zawodników, których będziemy mogli wziąć do składu. Forma A, no to tutaj ładnie będzie to wyglądało. Tak więc przejdźmy sobie do drugiego losowania. W drugim losowaniu okaże się, kogo nam tutaj wybierze gra. Mamy chyba Rodrígueza, o ile się nie mylę. Tak, Rodríguez. Rodríguez, fajna piłka. Mam jego zwykłą wersję, więc no kolejni zawodnicy dochodzą tutaj dochodzą jako trenerzy, więc będę miał paru zawodników do przemielenia, że tak powiem. Będę miał jeszcze paru zawodników do przemielenia. Zapomniałem zrobić przy tamtym zdjęcie zrzut ekranu. Będę musiał skądś to wykombinować. Mamy trzecie losowanie. W trzecim losowaniu trafiamy Marcelo. Tak, trafiamy Marcelo. Jego przerobimy sobie na trenera po tym tygodniu. No, ale w tym tygodniu będzie nam potrzebny jako zawodnik wspierający główną naszą taktykę. Przejdźmy sobie do trzeciego, Club Selection. Tutaj no, nie spodziewajmy się za wiele. Wszyscy zawodnicy to złote piłki. To jest bardziej takie jak dla mnie promowanie drużyny ze względu na to, że stała się drużyną partnerską. Fajni zawodnicy, jeżeli chodzi o na przykład właśnie trzygwiazdkową drużynę, czterogwiazdkową drużynę. Tutaj CMF Dani Rodríguez. Box to box będzie naprawdę ładnie się odnajdywał, ładnie biegał nam po boisku. 30 leveli do góry, więc overall gdzieś około 90-87 na pewno. Lago, fajny RWF, 31 leveli, tak samo jak widzicie, no ci zawodnicy są wybustowani ze względu na to, że, znaczy jeżeli chodzi o level, tak, można ich ładnie wybustować, no bo to są, jest to drużyna partnerska. W miarę dobry dribbling, w miarę dobra prędkość, jeżeli chodzi o trzygwiazdkową drużynę. No tutaj bym się przyczepił do podań, jeżeli chodzi o tą rzecz. Tutaj Valtain. Ten zawodnik jak najbardziej odnajdzie się na CBK-u. Myślę, że lepiej by się sprawował na DMF-ie. Ale jego minusem są podania. Podania. Natomiast reszta tutaj statystyk jak najbardziej jest na plus. Salva Sevilla. Ten zawodnik na MF-ie jest ok. Jest ok ze względu na to, że ma dobre podania. Mógłby mieć lepszy dribbling, no i większą prędkość. Niestety balans ma dosyć niski, co trochę go dyskwalifikuje ze względu na to, że łatwo będzie go wyprowadzić z równowagi. Następni zawodnicy, no to tutaj mamy Lamora Agbayemu, Gabończyk. Nie, przepraszam, Gana. To jest Gana chyba. To jest Gana. Atut
Jak na lewego obrońcę, czyli bocznego obrońcę, to jest właśnie prędkość. Prędkość, no i tutaj ładnie mi się podoba ta stamina, ładnie podniesiona, więc na pewno będzie to zawodnik, który będzie nam wystarczy na praktycznie cały mecz, no i będzie biegał po tej lewej stronie w głąb boiska, ale bardziej częściej będzie zostawał z tyłu ze względu na to, że właśnie większą ma defensive awareness niż offensive awareness. Mamy tutaj napastnika Budimira. Spodziewałem się, że nie będzie miał Fox in the Box, tylko bardziej Target Man, bo jest wysoki i siłę ma dosyć dużą. No ale Zlatan też miał Fox in the Box. Co ja mogę powiedzieć na temat tego gracza? No tutaj fizyczność dosyć słaba, jeżeli o targetmana chodzi. Natomiast reszta jak najbardziej jestem na tak. Dobry napastnik. Bardziej właśnie taki, że będzie szukał sobie tego miejsca, żeby gdzieś wybiec do dobrego podania i strzelić praktycznie na pustą bramkę. Albo dobić. Mamy tutaj jeszcze golkipera. Ten golkiper jest nawet całkiem interesujący, jak na złotą piłkę. Nie wygląda tak tragicznie. Ma dwie statystyki, które mógłbym mieć trochę lepsze jeszcze bardziej, czyli goalkeeper clearing i goalkeeper reflex. Natomiast tak, to tutaj nie mam się do czego przyczepić. Trochę balans mógłby być większy, ale poza tym nie jest źle. Wszystkie statystyki praktycznie podniesione o 10, żeby zrobić z niego złotą piłkę. No i mamy tutaj Kubo. Kubo, zawodnik z Japonii. Też AMF. Też AMF. Dobry dribbling, jeżeli chodzi o złotą piłkę. No taki fajny, fajny, podoba mi się ten AMF. Przede wszystkim jego atut 60 leveli. No to jest zawodnik, który jak go wyboostujemy, to jego overall będzie gdzieś około 97, 90, nawet bym się pokusił o 100. Chociaż nie, może 100 to przesadzam, ale myślę, że dorówna tym najwyższym półkom i zrobi różnicę tą w grze. Natomiast reszta wszystkich zawodników to tak jak widzicie overallowo maksymalnie tam do 40 levelu, bardziej bliżej 30. No a ten Kubo, no tego Kubo tak naprawdę stąd to jedynie chciałbym trafić, a reszta to tak naprawdę po prostu do drużyny, żeby ją posiadać, żeby mieć kogo dodać do składu, jeżeli chodzi o właśnie tych zawodników z Club Selection. Tak więc liczymy na tego Kubo. Liczymy na tego Kubo. Podejrzewam, że pewnie będą ci zawodnicy do zgarnięcia w Ale numer. Patrzyłem na Kubo, dostałem Kubo. Jestem zadowolony, dalej już nie muszę losować. Ten zawodnik naprawdę będzie robił różnicę w grze i tyle. Nie, ja już jestem, tak jak z tych losowań, w ogóle z tamtych agentów byłem średnio zadowolony, no bo powtórka z rozrywki, trafił mi się dwa razy Busquets, trafił mi się dwóch zawodników, których już mam z Realu, tak tutaj trafił mi się ten, którego tak naprawdę chciałem i jestem zadowolony, no. Jestem naprawdę zadowolony. Tak więc przejdźmy dalej. Przejdźmy dalej do ostatniego losowania.
Fajnie, fajnie, bo wylosowałem trzech różnych zawodników. No może ten ma formę D, więc raczej pewnie nie zagra. No ale fajnie, że właśnie jest trzech różnych zawodników i to sprawia, że te losowanie jest udane, jak dla mnie, według mnie. Co tutaj się dzieje w tym tygodniu? W tym tygodniu mamy tak, w Online Challenge Cup mamy versus Challenge Cup, czyli tutaj mamy standardowo Ligę Hiszpańską tym razem, no bo mamy El Clasico. Do rozegrania mamy trzy mecze, wszystkie są z komputerem na poziomie regular. Za wygranie pierwszy raz tego eventu dostaniemy 5000 game pointsów. Za każdy kolejny dostaniemy 500 game pointsów. Jak widzicie, musimy wygrać wszystkie trzy mecze. Wszystkie drużyny, które będą w tym evencie tutaj z komputerem, będą to drużyny z Ligi Hiszpańskiej. Natomiast tutaj w Online Challenge Cup mamy tutaj do czynienia ze standardową formą gry, czyli musimy zdobyć 4 punkty z 3 meczy do rozegrania. Czyli jeden, dwa musimy wygrać, albo jeden wygrać, jeden zremisować. To już zależy od nas, jak to sobie ułożymy, jak to będzie wyglądało i jak to będzie się prezentowało. Żeby zdobyć bonus, jeżeli chodzi o tutaj, jeżeli chodzi o tutaj ten event, no to musimy mieć właśnie zawodników z, jak widzicie, tej malorki z Realu Madryt oraz z Barcelony. No i właśnie, kogo tutaj wrzucić jeszcze jednego? O, Rodriguez, może być Rodriguez. No i widzicie, tak to wygląda, tak się prezentuje drużyna na ten tydzień, przynajmniej do czwartku, jeżeli chodzi o zawodników, którymi będę grał i jak ta drużyna będzie wyglądała. Więc za wygranie tego eventu tutaj na samym początku dostajemy 10 tysięcy game pointsów za każdy następną wygraną ten Challenge Cup dostaniemy 500 game pointsów. Za umieszczenie tych właśnie trzech zawodników w naszym składzie dostaniemy dodatkowo special trainera z 1000 experience points. No i tutaj mnożnik do game pointsów razy 1,5. I tak jak mówiłem, z tych trzech meczy musimy zebrać 4 punkty. Nie ma tutaj żadnej mecz settings, nie ma żadnych restrykcji, więc możemy natrafić na kogoś bardzo słabego z bardzo słabą drużyną, jak i na kogoś z top rankingu z bardzo mocną drużyną. Jeżeli filmik Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę. Jeszcze raz przepraszam Was za to zajście podczas trwania filmiku. No tutaj mój młody wrócił do domu. Jak widzicie, no też te filmiki nie wrzucam regularnie, już trochę jest po czasie, a nadal nie wrzuciłem z zeszłego tygodnia, od czwartku aktualnienia i jestem trochę niezadowolony, no ale i praca, i dom, to się wszystko nakłada, czasu jest coraz mniej, jeszcze okres przedświąteczny, więc w ogóle jakiś wybuch totalny, jakby atomówka eksplodowała i nie wiem, co się dzieje nawet ze mną. Więc jeszcze o, pies mnie męczy na dodatek teraz, to już w ogóle jest totalnie jakoś chore. No ale takie jest życie, takie jest życie. Będziecie mieli rodziny, to zrozumiecie, o co chodzi. Ci, którzy są młodzi, ci, którzy mają, to już wiedzą i doskonale mnie rozumieją. Tak więc dziękuję Wam za oglądanie. Jeżeli filmik Wam się podobał,
naciśnijcie magiczny przycisk subskrypcji, zostawcie łapkę w górę i naciśnijcie dzwoneczek, jeżeli chcecie być na bieżąco z każdym nowym filmikiem. A ja w tym tygodniu postaram się zrobić tak przez te 3 dni, żeby nabić tych trenerów i zrobić dla was nowy filmik z losowania, z trenowania zawodników, bo naprawdę mam ich dosyć sporo, a brakuje mi trenerów i zastanawiam się, czy nie zrobię na razie tak, że z tych trenerów, których mam, wyszkolę tych najmocniejszych, a resztę sobie zostawię, czy może też zrobię tak, że będą, czy pozbieram tych wszystkich już trenerów i wtedy dopiero zrobię szkolenie. Tak więc jeszcze raz dziękuję wam za uwagę i cześć!